Darek Letajczak na zagrywce. Na Pawła Maciejewskiego. No i teraz trafiony został nasz rozgrywający Darek Letajczak przez Tomasza Miarkę. I mając 50 nasi goście. Dobrze przyjmuje Krzysiek Kurpiel. No i bardzo ładnie rozegrana piłka do Damiana Botwiny. Efektem tej akcji była wcześniejsza parę akcji. Wcześniej rozegrana piłka krótka. Nie poszli do pierwszego tempa. Przyczaili się na drugie. A on rozegrał pierwsze tempo. No teraz ładny atak Michała Sikory. Obił blok, piłka wychodzi w aut. Jest 11 punkt dla Białoszyna. 13 do 11 dla Sudetów. Piotr Migdał teraz na zagrywce. No i wykonuje zagrywkę w taśmę, dając Sudetom 14 punkt. 14 do 11. I na zagrywce Damian Botwina. Niestety nieudana zagrywka. Damian chyba za nisko sobie podrzucił piłkę i nie mógł ją dobrze nakryć. Piłka wychodzi na aut, łaskę. Teraz Michał Sikora nie popisał się zagrywką. Również zagrał w aut. No mamy teraz festiwal zepsutych zagrywek. Taki okres w tym secie. Maciek Zając. No, Maciek bardzo dobrze wykonał zagrywkę. Piłka rozegrana do Maćka. Maciek bardzo trudnej piłki rozegrał Darek Ratajczak do Maćka Zająca. Maciek Zając nie zawiódł. Bardzo skutecznie zaatakował i zdobywa 16 punktów do 16-11. Maciek Zając na zagrywce. Dobrze przyjmują siatkarze zagrywkę Maćka, no ale blok Jarka Papalskiego na Pawle Raniszewskim, przepraszam. I jest 17 do 12. Ponownie Maciek Zając. Bardzo ładnie. Uruchomiony atakujący Michał Sikora, ale piłka w aucie. 18 do 12. No znowu bardzo dobry okres gry w ustawieniu, gdzie Maciek Zając jest na zagrywce. Tutaj Sudety ponownie zdobywają seryjnie punkty. W momencie ma nadzieję, że Maciek zepsuje zagrywkę po czasie, a jego zespół będzie skuteczniejszy w przyjęciu zagrywki. Wracamy do gry. Maciek Zając. To był as serwisowy, sam róg boiska, piłka wpada i Maciek Zając zalicza asa w tym meczu. Ponownie Maciek Zając, 19 do 12. Bardzo dobra zagrywka, piłka po przyjęciu dotyka drutów, które są pod sufitem. I mamy 20 punkt, 20 do 12. Zmiana. Maksymilian Paszak wszedł za Tomasza Miarkę, bo to Tomek Miarka był właśnie tym przyjmującym. No i mamy Maćka Zająca ponownie na zagrywce. Dobra seria Maćka. Bardzo ładna zagrywka, ale dobrze przyjęta przez właśnie Maksymiliana Paszka.
i to się opłaciło. Ta zmiana zrobiła efekt. Zawodnicy z Działoszyna zdobywają 13 punkt. Zmiana w zespole kamiennogórskim. Za zmiana na pozycję rozgrywającego. Za Darka Ratajczaka wchodzi Bartek Jerzyk. Paweł Raniszewski na zagrywce. Na pojedynczy blok od razu rozegrał Bartek Jerzyk piłkę. I Marcin Ciesielski nie miał żadnych problemów ze skończeniem akcji. Zmiana powrotna w drużynie Działoszyna. Tomasz Miarka wraca na boisko. Maksymilian Paszak wchodzi. Mamy teraz Marcina Ciesielskiego na zagrywce 20-13. Taktyczna zagrywka przyniosła efekt. Piłka do Maćka Zająca, ale niestety Maciek nie trafił dobrze ręką w piłkę i piłka jest w aucie. Mamy dużą przewagę, jest 21-14. Oj, błąd Marcina Ciesielskiego w przyjęciu. No. Sędzia pokazał piłkę rzuconą. Nie zgadzają się z tym kibice i zawodnicy Studentów, no ale nie ma co się kłócić, jest to duża przewaga. No i out. Artur Surgut wyrzuca piłkę na out zagrywki. Jest 22-15. Jarek Kopalski. Również piłka w aucie po zagrywce Jarka Papalskiego. Rozgrywający Sławomir Korczak teraz na zagrywce. Dobrze przyjmujemy. Maciek Zając, no i złapany Maciek Zając na bloku. Nie było asekuracji. Jest 22-17. Niezbyt dobrze przyjął Krzysiek Kurpiel. Ponownie podbijają atak Krzyśka Kurpiela. Według sędziego piłka rzucona. Minimalny aut, 23-18. Trochę za dużo zepsutych zagrywek w końcówce tego seta. 23-18. No i również Tomasz Miarka psuje zagrywkę. Niezbyt ładny okres gry. 24-18. Dużo właśnie błędów w zagrywce. No teraz dobrze Krzysiek Kurpiel. No i ładnie uderzył Michał Sikora. Jest 24-19. Piłka setowa. Piotr Mito. Zagrywa w taśmę i jest 25-19. MKS Sudety wygrywa drugiego seta i mamy 2-0 w setach.